Jak połączyć super zabawę z nauką? Jak sprawić, żeby nauka była dla dziecka zabawą? Żeby szła jak z płatka? O tym w dzisiejszym odcinku. Żeby rozmawiać o nauce, trzeba zacząć od mózgu dziecka, a jest on zadziwiający. Od urodzenia do 5 roku życia co sekundę powstaje w mózgu dziecka od 700 do 1000 nowych połączeń nerwowych. Każdy obraz, dźwięk czy zdarzenie, nawet takie zupełnie zwyczajne, codzienne, zapisuje się we włóknach mózgu dziecka. W okresie największej wrażliwości mózgu dziecko gromadzi niewyobrażalnie dużo informacji, które stają się fundamentem jego inteligencji. Tak jak budowę domu zaczynamy od fundamentu, tak mózg dziecka zaczyna od stworzenia tysięcy połączeń, by się ustrukturyzować. Ciągły i dynamiczny proces tworzenia, wzmacniania i eliminowania połączeń neuronalnych, w zależności od częstotliwości i różnorodności doświadczeń, nazywamy plastycznością mózgu. Ten proces jest najszybszy do 5 roku życia dziecka. Dzieci wtedy uczą się z niezwykłą łatwością. Dziecko uczy się za pośrednictwem wielu zmysłów. I taka nauka sprawia dziecku bardzo wielką przyjemność. Dlatego warto wprowadzać naukę literek dzieciom już w wieku przedszkolnym. Sprawimy im wiele radości, a efektem ubocznym będzie znajomość literek. Stąd już tylko krok do pisania i czytania. Pokażę Wam dwie zabawy, które z łatwością możecie zrobić u siebie w domu. Zabawa numer 1. Literki na kaszy. Zobaczcie, jak to robi 5-letnia Zuzia. Nasyp kaszę na tacę i postaw przed dzieckiem. Jeżeli dopiero zaczynacie, możesz pokazać dziecku, jak rysuje się palcem kreski i kółka. Pokaż, jak wygładzić kaszę. Kiedy dziecko opanuje proste kształty, możecie próbować pisać proste literki. W czasie, kiedy nie można wychodzić z domu, czy to z powodu kwarantanny, czy to z powodu pogody, kasza manna z powodzeniem zastępuje w domu piasek. W tej zabawie dziecko wykorzystuje aż 4 kanały percepcji. Kanał dotyku i czucia, ruchu ręki, wzroku i słuchu. To znacznie więcej niż tradycyjne pisanie szlaczków. Ta zabawa ma bardzo wiele korzyści. Wspomaga rozwój motoryki małej. Ćwiczy koordynację ręka-oko. Ćwiczy koncentrację. Tworzy w mózgu nowe połączenia neuronalne. Przygotowuje paluszki dziecka do nauki pisania. Zabawa numer 2. Świetliste literki. Ta zabawa jest naprawdę wielką frajdą i atrakcją dla dzieci. Weź przezroczysty pojemnik oraz źródło światła, latarkę albo lampki. Odwróć pojemnik do góry dnem i włóż pod spód lampki. Na górę nasyp trochę kaszy albo ryżu. Poproś dziecko o rysowanie kresek, kółek albo literek. Zobaczcie, jak to robi Zuzia. Zanim dziecko zacznie używać długopisu czy ołówka, warto mu dać jak najwięcej możliwości ćwiczenia paluszków. Na przykład poprzez różne ćwiczenia z życia praktycznego. Przesypywanie, przelewanie, zagniatanie, wałkowanie, praca ze szczypcami, nawlekanie koralików, zapinanie zamków i guzików, układanie, segregowanie, przypinanie klamerek. Zobaczcie, jak to robi mała Nela. Mam nadzieję, że spodobały Wam się zabawy w szkołę. Pamiętajcie, że dla dziecka szkołą jest cały świat, a dzieci uczą się wszystkiego, czego doświadczają. Nauka jest bardzo przyjemna i sprawia wiele radości, kiedy podejdziemy do niej w fajny, atrakcyjny sposób. Jeżeli chcecie poznać inne sposoby na fajną i przyjemną naukę literek, to zajrzyjcie do filmiku, który już wcześniej dla Was nagrałam. Literki? Jak pomóc dziecku w nauce literek? Link znajdziecie w opisie. A ja dziękuję Zuzi, Neli i ich rodzicom za nadesłanie tych inspirujących filmików. Zuziu, Nelu, jesteście cudownymi dziewczynkami, ściskam Was mocno. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach,
kliknij w ikonkę dzwoneczka, a wtedy nie ominiecie żaden nowy materiał i będziesz na bieżąco. Będę wdzięczna za lajka i udostępnienie, aby inni rodzice również mogli czerpać inspirację. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy, co robić, kiedy dziecko męczy domowego zwierzaka. Do zobaczenia!